Na zegarach 16, Michał Adamczyk, zaczynamy informację. Na razie nie ma bezpośredniego zagrożenia życia polskich misjonarzy w Republice Środkowoafrykańskiej. Tak mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W tym kraju, w którym toczą się walki między muzułmanami a chrześcijanami, przebywa 35 polskich obywateli. W informacjach to już wszystko, ale już teraz zapraszamy na specjalne olimpijskie wydanie serwisu TVP Info. Poprowadzi je Sławomir Siezieniewski, wielki kibic sportowy, co prawda na co dzień kibicujący niszowej drużynie piłkarskiej, ale za to wielki entuzjasta sportów zimowych. Sławku? Witam cię, Michale, witam bardzo serdecznie, witam także państwa, bo już tylko godzina dzieli nas od ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Soczi. To ma być naprawdę piękna, zjawiskowa i przede wszystkim bardzo droga impreza. To ma być z całą pewnością impreza, która przyćmi wszystkie dotychczasowe. My czekamy na odpowiedź na pytanie, kto odpali znicz olimpijski. Czy będzie to gimnastyczka Alina Kabajewa, tyczkarka Jelena Isinbajewa, czy prezydent Rosji Władimir Putina, może zupełnie ktoś inny. Spekulacji oczywiście, jak to przed inauguracją, jest bardzo wiele. Ale dla wszystkich prawdziwych kibiców najważniejsze są emocje sportowe, a tych również nie zabraknie. Po poprzednich zimowych igrzyskach w Vancouver, gdzie zdobyliśmy 6 medali, także w Soczi apetyty na zwycięstwa mamy ogromne. Jak będzie? No, TVP przygotowała 350 godzin transmisji w TVP Sport, ponad 180 w TVP 1 i TVP 2 oraz informacje z igrzysk non-stop w TVP Info. Nasi dziennikarze są w Soczi na najważniejszych sportowych arenach, w tym na 45-tysięcznym stadionie Fiszt, gdzie za godzinę rozpocznie się właśnie ceremonia otwarcia igrzysk. Jesteśmy też oczywiście w studiu TVP Info, w redakcji sportowej na Woronicza, na Stadionie Narodowym w Warszawie i w olimpijskim studiu TVP Info i RMF FM w Białce Tatrzańskiej. Zacznijmy od Woronicza. W sportowym studiu jest Rafał Patyra. Rafale, powiedz, co powinno przynieść polskim kibicom najwięcej sportowych emocji? No, jeśli chodzi o emocje, to z pewnością występy polskich sportowców. Bardzo liczymy na skoczków i Kamila Stocha, ale najwięcej satysfakcji, mam nadzieję, przeniesie widzom Telewizji Polskiej oglądanie naszych studiów olimpijskich, drodzy państwo. Tak, tak. Studio olimpijskie będzie usytuowane na Woronicza w studiu tak zwanym numer 1, ale my w tej chwili znajdujemy się w studiu numer 7. Stąd też będą nadawane wiadomości olimpijskie. Zresztą te, które będą miały swoje miejsce, swoją emisję na antenie TVP Info. Jesteśmy codziennie, już od dziś, od godziny 6:05 rano i mniej więcej co godzinę będziemy się spotykali tutaj w tym studiu z państwem, żeby informować o tym, co dzieje się na olimpijskich arenach, ale nie tylko, bo nie będziemy zamykali się tylko w obrębie Igrzysk Olimpijskich w Soczi, ale także będziemy informowali o najciekawszych wydarzeniach spoza olimpijskich aren, a poza tym także z tego studia codziennie około godziny 23:00 podsumowanie całego dnia na Igrzyskach Olimpijskich, czyli program Olimpijski Wieczór, a w niedzielę olimpijska niedziela, około 25 minut takiej pigułki, czyli to wszystko, co wydarzyło się na olimpijskich arenach i poza nimi także. Już teraz gorąco zapraszam. Studio na Woronicza, ale nie tylko, także specjalnie przygotowane studio w Warszawie na Stadionie Narodowym. Tam będziemy gościć znanych i lubianych, a na miejscu jest Szymon Borczuch. Szymonie, witam cię. Powiedz, z kim będziesz dziś rozmawiał o igrzyskach? No dziś na pierwszy ogień goście bardzo atrakcyjni. Wśród nich pani Alicja Węgorzewska, a także pan Konrad Smuga, a więc przedstawiciele opery, przedstawiciele kina, szeroko rozumianej kultury i sztuki. Oni powiedzą, co myślą na temat tego, co może się wydarzyć podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Soczi. Tutaj z tego studia codziennie będziemy dla państwa omawiali to, co najważniejsze, co najciekawsze podczas Igrzysk Olimpijskich. Będą to komentarze nie zawsze takie senso stricte sportowe, ale z pewnością zawsze ciekawe. Goście, jak powiedziałem, będą przedstawicielami różnych dziedzin życia. Nie zabraknie atrakcji, no bo atrakcyjnie prezentuje się nasze studio. Tak wygląda tutaj od środka, a tak jak państwo już za chwilę zobaczą, wygląda z płyty boiska, które jak wiemy kilka tygodni temu zamieniło się w gigantyczną ślizgawkę. No ale zanim wybierzemy się na tę ślizgawkę, no to tutaj w naszym studiu będziemy gościli pierwszych gości. Już teraz, jak wspomniałem, zapraszam na spotkanie z panią Alicją Węgorzewską i z panem Konradem Smugą. Szymon Borczuch, dziękuję bardzo. To był Stadion Narodowy, a my będziemy także wraz z radiem RMF FM w Białce Tatrzańskiej. Tam powstało takie specjalne studio olimpijskie. Naszymi gośćmi będą kibice i oczywiście bliscy naszych olimpijczyków. A dziś na miejscu jest Jolanta Michalska i Maciej Pałachicki. Jakie niespodzianki przygotowaliście na dzisiejszy wieczór? No niespodzianką jest oczywiście samo studio, położone jest niemal na samym środku stacji narciarskiej, gdzie sporty zimowe uprawia tysiące narciarzy, a w naszym studiu już wyjątkowi goście. Maćku? To prawda, to będzie z pewnością huczne studio żywiołowe, wiadomo jak to na Podhalu i jak to mówią górale z przytupem, czyli muzyka grać, ale żywo!
się, chłopy, przygotowaliście już jakąś taką okrzyk, jakąś taką przyśpiewkę, żeby dopigować, tam kibicować naszym w Soczi? Na razie mamy taką okrzyk dla tych organizatorów w Soczi. Oddajcie nam śnieg, ale podobno nasz śnieg pod są wielk do biegaczy, do skoczków. Myślimy, że będzie dobrze. Na naszym śniegu będzie im się dobrze jechał. Tak jest, no, żeby nie zabłoć i potem do Alpy wziąć nazot. Sobie z tym naszym pojeździć. Czyli jak skończą, to niech oddają do Białki. Tak jest, myślę, że będzie dobrze. A górali w kibicowaniu wspierać będą oczywiście turyści, którzy przyjechali tutaj z całej Polski. Tak, zgadza się, jest u nas spora rzesza. Akurat my prezentujemy ekipę z Chełmka. Przyjechaliśmy na narty po raz kolejny do Białki Tatrzańskiej, na Stok Bania i Kotelnica Narciarska, gdzie są komfortowe warunki do zjeżdżenia na nartach. A w tym roku, jak wiemy doskonale, mamy olimpiadę w Soczi. Stworzyli nam tutaj właściciele i Telewizja Polska możliwość oglądania zmagań naszych sportowców na zewnątrz, na żywo, co nas niezmiernie cieszy, gdyż w odpoczynku między nartami będziemy na bieżąco mogli śledzić poczynania naszych zawodników. Komu będziecie najbardziej dopingować? My będziemy kibicować skoczkom i pani, jak i to, Justynie. Trzymamy więc kciuki za naszych olimpijczyków, za olimpijczyków z Podhala, a tutaj w Białce emocje niczym w Soczi. No to lubię, góralska muzyka z przytupem. Wszyscy mamy nadzieję, że to będą nasze igrzyska. Jolanta Michalska i Maciej Pałachicki, dziękuję bardzo. A także u nas w studiu TVP Info niezwykli goście Jaromir Radke i Andrzej Kostyra. Oni już za moment w naszym studiu. Dziękuję moim kolegom. Te wszystkie studia będą do Państwa dyspozycji podczas całych igrzysk olimpijskich. A my teraz na moment przenieśmy się do Soczi. Tam jeszcze wielka tajemnica związana z inauguracją. Ale miasto z daleka widzimy. Dzisiaj doskonała pogoda. Przypomnijmy, że to pierwsze zimowe igrzyska w Rosji. Były wprawdzie igrzyska letnie w pamiętnym roku 1980, ale to nie była Rosja, tylko ZSRR. Przypomnijmy, że na Soczi zagłosowano w Gwatemali 4 listopada 2007 roku podczas Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.